Wodociągi miejskie w Radomiu realizują projekt Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom. Etap drugi. Wodociągi miejskie w Radomiu. Źródło czystej wody. To jest program Kontrast. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie. Zwykle w tym programie zajmujemy się kilkoma tematami z naszymi gośćmi po to, żeby oczywiście mieli Państwo jak największe spektrum tego, o czym ostatnio mówi się w Radomiu, co dzieje się w Radomiu, ale temat, który dzisiaj chcę poruszyć głównie, mam nadzieję, że nie tylko, choć zobaczymy, jeśli chodzi o czas, jak to będzie, to lotnisko. Lotnisko jest największą radomską inwestycją i oczywiście także wymaga szerokiej dyskusji na ten temat, dlatego do programu postanowiłem zaprosić dziś radnych Rady Miejskiej i poczynając od mojej prawej strony przedstawię pan radny Adam Włodarczyk, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam. Dzień dobry Państwu. Radny Waldemar Kordziński, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Witam pana. Radny Piotr Sprendałowicz, radny niezależny. Dzień dobry. I radny Jakub Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Panowie, gwoli ścisłości, wybraliście miejsca sami, ja o tych miejscach nie decydowałem, chociaż pewnie to nie ma większego znaczenia. Panowie, w piątek jest sesja Rady Miejskiej poświęcona właśnie lotnisku. I pytanie numer jeden. Dlaczego chcecie w ogóle zwołania tej sesji? Może zacznę od panów, którzy ostatnio występowali na konferencji prasowej. Radny Waldemar Kordziński. Zamysłem apelu do prezydenta, do przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie tej sesji było to, abyśmy byli na bieżąco poinformowani, co się dzieje przy inwestycji na radomskim Szatkowie, jeśli chodzi o cywilny port lotniczy. Przypomnę, że przesuwane były terminy związane z uzyskaniem certyfikatu dla cywilnego portu lotniczego. Rozumiemy te działania z tamtego roku, bo były one związane z rozporządzeniami do ustawy i związane z tym wydłużeniem w czasie składania dokumentacji, ale wydaje nam się, że ten okres zbliża się do końca, a dochodzą do radnych niepokojące wieści związane z opóźnieniami związanymi czy to z inwestycją, czy z różnego rodzaju działaniami. I chcemy po prostu, żeby pan prezydent, spółka port lotniczy te nasze wątpliwości rozwiała, żebyśmy wiedzieli, na jakim jesteśmy etapie. Jest to w jakimś sensie kontynuacja sierpniowej sesji, tam gdzie mieliśmy informacje na temat tego, w jakim stanie jest inwestycja, kontynuacja. Po pół roku, panie radny, pan też nie wie za wiele na temat lotniska? Być może wiem, aż nadto, bo prawdopodobnie jako jedyny radny Rady Miejskiej w Radomiu zapoznałem się z masterplanem lotniska. Natomiast jestem w sytuacji mało komfortowej, bo nie wiem, w siedzibie spółki udostępniono mi te dokumenty. Zostałem zobowiązany do podpisania zobowiązania o zachowaniu poufności. Tak. A więc trudno mi podawać dane, powołując się wprost na ten bardzo obszerny dokument. No, jedne dane pan podał ostatnio w Radiu Rekord, mówiąc, używając sformułowania, że prawdopodobnie 600 milionów złotych to tyle będzie kosztować w przestrzeni lat lotnisko. No, prawdopodobnie to także było złamanie Nie do końca, ponieważ przynajmniej ja staram się swoją wiedzę na temat radomskiego lotniska i w ogóle tego tematu w Polsce czerpać z wielu źródeł. W żadnym przypadku nie powoływałem się na masterplan. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie w moim przekonaniu, aby podawać informacje pochodzące z rynku. I ja informacje, jakie podałem, jakie będę podawał, traktuję jako pozyskane z szeroko rozumianego rynku. Wracając do sesji. Ta sesja ma sens tylko wtedy, gdy wezmą w niej udział przedstawiciele państwowych instytucji, a więc Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Na przestrzeni ostatnich, w zasadzie już kilku lat, z przykrością trzeba stwierdzić, że wiarygodność zarządu spółki, no i niestety także po części władz miasta, które to potwierdzają, jest ograniczona. To źle. Kiedy największa w historii Radomia inwestycja, gdzie zakłada się kwotę ponad 600 milionów złotych, jest obarczona nie tylko ryzykami biznesowymi, ale przede wszystkim brakiem wiarygodności. Tej wiarygodności chcemy poszukać na tej nadzwyczajnej sesji. Radny Jakub Kowalski. Tej wiarygodności nie brakuje i nie brakowało. Była sesja w połowie ubiegłego roku, była informacja, obszerna informacja na jednej z ostatnich sesji
w roku 2013 w grudniu na wniosek nie nikogo innego, ale prezydenta i przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika. I w tej kwestii tyle, ile można powiedzieć, było mówione. Nie ma tutaj żadnych złudzeń, że ta ostatnia konferencja prasowa, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, gdzie za stołem zasiedli przedstawiciele kilku ugrupowań opozycyjnych, to jest dzisiaj przypomnienie o sobie w roku wyborczym i to jest temat ustawiony pod dyskusję polityczną. Ale takie jest prawo opozycji. My będziemy reagować tutaj w sposób transparentny i przejrzysty. I najlepszym dowodem na to jest szybkie zwołanie tej sesji, która odbędzie się w piątek. Nie łudziłbym się, że przyjadą przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, bo oni są w bardzo niekomfortowej sytuacji. Dostali zaproszenie na tą sesję. Przewodniczący przesłał to zaproszenie bardzo szybko na kilka możliwych sposobów po to, żeby ono jak najszybciej dotarło do adresata. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to nie kto inny, ale Polska Agencja Żeglugi Powietrznej miała wybudować do połowy maja urządzenia nawigacyjne niezbędne do tego, żeby to lotnisko mogło funkcjonować. Dzisiaj wiemy, że już te terminy nie zostaną dotrzymane. Do czego zobowiązali jest to sytuacja, się władze Paszku? Jest to sytuacja zupełnie niezależna od miasta. Niesłownie, bo to wynikało z procedury przetargowej. Tak, ale na piśmie tego nie było, panie radny. Jak proszę pan do tego państwa, ta sesja potrzebna? Ja myślę, że ta sesja nie jest potrzebna. Ta sesja nie jest potrzebna. Nadanie wyjątkowego, nadzwyczajnego charakteru tematowi, którym się wszyscy interesujemy na bieżąco i który w moim pojęciu zasługuje na zainteresowanie, ale na normalnej sesji, którą mogliśmy odbyć, bez tego zadęcia wyborczego, które z tym jest związane. A to dlaczego? A to dlatego, że jest to temat trudny, temat, za który wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Zdaje się, panie radny, że wyście w ogóle jako rada podjęli decyzję o budowie tego portu. Przecież to nic nie dzieje się bez poparcia radnych. No, panie redaktorze, jest demokratycznie wybrana Rada Miejska, która decyduje, tak? Idziemy w tę stronę. Wróćmy tylko. No to przepraszam, kto się wstrzymuje, albo kto. Nie, kto, zgoda, kto zgoda. Mówi, że nie, ale jest większość. Zgoda. Na ostatniej sesji nie było, było dwóch ludzi, którzy wstrzymali się od głosu przy przekazywaniu pieniędzy. Pan radny Szprandałowicz i ja. Ja sprzeciwiłem, wstrzymałem się od głosu wszystkim dlatego, że nie widzę sensu wydawania pieniędzy gminnych na inwestycje, która nie powinna być finansowana z pieniędzy gminnych. To sprawa jak gdyby zasadnicza, bo można dojść do pewnego etapu, potem trzeba znaleźć kogoś, kto się na tym zna, kto pokieruje tym przedsięwzięciem, a nie do tego jest gmina. To sprawa pierwsza. Sprawa druga, rzeczywiście cała Rada się zgadzała, ale ja chcę przypomnieć, że wtedy, kiedy rozpoczęły się rozmowy na temat atomskiego lotniska, myśmy mówili o zupełnie czymś innym, o czym mówimy dzisiaj. To były dwie zupełnie różne sprawy. Myśmy wówczas mówili o lotnisku towarowym i strefie logistycznej na skrzyżowaniu dróg na wschód. A mówi pan o mniej więcej jakim roku? Ja mówię o roku 2001-2000. Potem, pamiętam dokładnie, w roku 2006 byłem na konferencji w urzędzie, też przedwyborczej, a jakże, na której przy udziale prezydenta wiceprezydent informował, że wiosną następnego roku, czyli po wyborach, z radomskiego lotniska powinno odlecieć 800 tysięcy pasażerów. No więc panowie, mało zajadów ze śmiechu nie dostałem wówczas, kiedy widziałem, że ani tych pasażerów dowieść, ani wywieźć, a w ogóle o czym tu mowa? Panie radny, krótko jeszcze proszę powiedzieć, czy pan jest, przepraszam, niedoinformowany także w kwestii lotniska? Nie. Ja jestem dostatecznie poinformowany. Dzisiaj mogę powiedzieć tak. Ja również nie wierzę w to, że ktokolwiek z Warszawy na to spotkanie nasze przyjedzie. Będziemy, że tak powiem, mucić słomę we własnym gronie i to mucenie na niewiele się zda, bo moim zdaniem potrzebne jest pilne spotkanie wszystkich, ale w spokojnej atmosferze i co do dyskusji, co dalej z tą inwestycją zrobić. Panie redaktorze, chciałbym dodać, nasze wystąpienie dotyczące zwołania sesji na temat lotniska nie wynika z naszego niedoinformowania na temat tego, co się w lotnisku dzieje. My nie wiemy oficjalnie, co tam się dzieje i nawet nie my.
to mieszkańcy Radomia. Przecież my mieszkańcom nie będziemy na spotkaniach tłumaczyć, co się dzieje z radomskim lotniskiem, bo my nie jesteśmy stricte jako rada. Na konferencji mówicie panowie, że z mediów dowiadujecie się. Media informują mieszkańców o tym, a wy zgadza nie się, wiecie. Ale przepraszam bardzo, czy media podają tylko informacje oficjalne, podają również domysły, podają również informacje, które się ukazują na zasadzie, my chcemy, żeby prezydent uwiarygodnił informacje, które się ukazują na temat radomskiego lotniska. Czy prawdą jest, że są zagrożone terminy? Jeśli tak, to na ile? Jakie są następne wskazane terminy? Bo to są kolejne. To, co mówimy o wiarygodności zarządu spółki. Ja z ostatniej sesji już wychwyciłem zmianę zdania prezesa spółki na różne tematy i postaram się na sesji to wykazać. Na zasadzie niezgodności. Teraz przecież ten program także jest emitowany dla ludzi, prawda? Prezes mówił o tym, że prace wykończeniowe są na wykończeniu i to będzie na styczeń gotowe. W tej chwili mówi, że specjalnie z tym zwłóczą, no bo i tak, proszę Państwa, jeśli lotnisko ma powstać, to nie powstanie na tej zasadzie, że uzyskamy certyfikat i będziemy sobie do kiedyś tam to lotnisko wykańczali, tylko żeby to lotnisko dostało certyfikat, musi mieć ukończoną w całą infrastrukturę, muszą pracować wszystkie służby i muszą być przyjęte wszystkie procedury związane z funkcjonowaniem tego lotniska. Panie radny? Ja tutaj nie zgodzę się z kolegą Włodarczykiem, że sesja nadzwyczajna nie ma sensu. Gdyby nie nasza konferencja, gdyby nie poruszenie tematu w tej trudnej dla lotniska sytuacji, o której dowiadujemy się z mediów, temat by dalej płynął swoim życiem, wcale niespokojnym, bo w moim przekonaniu sytuacja, gdy z budżetu miasta mamy wydatkować na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat kwotę znacząco przekraczającą 600 milionów złotych. I towarzyszą temu tak duże problemy i wątpliwości, nie powinniśmy pozostawać bierni wobec tego. To jest jedna rzecz, która powinna budzić... 600 milionów, skąd ta wiedza, skąd taka z dokumentacji kwota? Związanej z rozwojem lotnictwa cywilnego na Mazowszu. Dalej. Ale co znaczy z dokumentacji? Panie redaktorze, wie pan, że źródła podać nie mogę, więc tego nie uczynię. Natomiast są to sprawdzalne informacje. Druga bardzo ważna informacja, też budząca wątpliwość. Panie radny, skoro proszę drążyć, a pan wie, że nie mogę podać tego źródła. Natomiast zawsze można o to zapytać i starać się uzyskać informacje. Dobrze, proszę powiedzieć, kogo pytać w spółce, takim razie, skoro pan... Prezesa spółki albo prezydenta miasta Radomia. A, czyli to informacje pochodzące ze spółki. Ja tego nie powiedziałem. No, albo prezydenta miasta Radomia. Idźmy dalej, panie redaktorze. Spróbujmy. Jako wielki triumf kilka miesięcy temu ogłoszono fakt wówczas, bo teraz stojący pod dużym znakiem zapytania, że oto 19 czerwca na uruchomionym lotnisku cywilnym w Radomiu dojdzie do pierwszego startu, do Hurgady, poleci czarter Alfa Staru. Jeden samolot przy pełnym wypełnieniu to jest 188 pasażerów. Nie zakłada się pełnego wypełnienia samolotów przez pierwsze lata funkcjonowania lotniska cywilnego. Żeby lotnisko wyszło na zero, czyli zbilansowało się finansowo, według ekspertów, powinno obsłużyć rocznie około miliona pasażerów, przyjmując nawet wariant dużo niższy, 500 tysięcy, 600 tysięcy. My nie zakładamy tysięcy. Jakby długofalowej polityki, jeśli chodzi proszę o lotnisko. Posłuchać, panie redaktorze. Żeby to wyszło na zero albo przynosiło małe straty, tych samolotów musi polecieć 100 razy więcej, niż w tej chwili się zapowiada. My musimy wiedzieć, o czym rozmawiamy. Lotnisko to nie jest zabawa kilku małych chłopców w piaskownicy. To jest sytuacja, kiedy mówimy o wydatkowaniu ponad 600 milionów złotych na zadanie, co do którego nie wiemy, jakie skutki przyniesie, bo celem, ja rozumiem, nie jest uruchomienie lotniska. Celem jest osiągnięcie wartości dodanych poprzez lotnisko, które znacząco uaktywnią gospodarczo miasto i region. Radny Kowalski. Otóż, proszę Państwa, mogliśmy przed chwilą się przekonać, że cała ta akcja zakrojona w ostatnich dniach pod kątem lotniska to jest nic innego jak czcza gadanina, bo kiedy słyszę, że wydano 60 milionów złotych na lotnisko, a z pana ust padały już takie kwoty, to dzisiaj mogę jasno powiedzieć, że na razie to jest kwota 40 milionów złotych, a prezes mówi, że do końca tego procesu to będzie 50 milionów złotych na tym etapie. Mowa o 600 milionach złotych, powołując się na jakieś dokumenty strategiczne mazowieckie. No może pan się powołuje na jakieś dokumenty mazowieckie. Zarząd Województwa Mazowieckiego wpakował gigantyczne pieniądze w Modlin, więc wie, jak realizować... Rozmawiamy o Modlinie, rozmawiamy o radomskim lotnisku. Ja panu nie przerywałem, życzyłbym sobie tego samego. Proszę trzymać się tematu.
Panie radny, dajmy dokończyć. Proszę, radny Jakub. Więc może w dokumentach strategicznych województwa mazowieckiego jest napisane, jak wydawać olbrzymie pieniądze totalnie bez sensu. My prowadzimy dzisiaj inwestycję lotniskową zakrojoną na miarę naszych możliwości. Jedną z tańszych w Polsce, jedną z szybciej zrealizowanych w Polsce. Wczoraj dzwoniłem do rzecznika portu, który każdy z panów potwierdzi. Jest do dyspozycji w zasadzie o każdej porze, czy zadzwoni radny, czy zadzwoni dziennikarz. Przepraszam, tu przerwę, bo akurat dobra okazja tego, żeby zaraz dam dokończyć, żeby powiedzieć, panowie, ja także pokusiłem się o telefon do pana prezesa i także odwiedziłem to lotnisko, nie tylko spółkę port lotniczy, tak jak pan Szpanowicz, ale byłem na lotnisku na Sadkowie, zobaczyć w jakich, na wczoraj. Jaka jest sytuacja lotniska? Moim zdaniem to jest kwestia miesiąca, kiedy prace wykończeniowe zostaną zakończone. Ale już dzisiaj odbiory terminala. Ale panie radny, ja mówię to, co widzę na oko laika, choć no, cyklinowanie parkietu to jest chyba już ostatni, jeden panie z ostatnich etapów, ale nie prawda? Chodzi ale o to, czy ktoś będzie ja bym chciał dokończyć. Przewoźnicy zainteresowani. Chodzi mi o co? Pytanie. Także z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia dziennikarskiego, to o czym radny Jakub Kowalski akurat mnie ubiegł. Czy wy nie macie dostępu do informacji? No chyba macie, przecież prezes jest prezesem spółki miejskiej. Dwa słowa tylko, ale króciutko bardzo proszę. Moją wypowiedź, tak więc no, my doskonale ostatnio widzieliśmy, że dostępność do tych informacji jest, jest pełna przejrzystość tego procesu w takim zakresie, w jakim ona może być dostępna, a w zakresie ograniczonym jest po podpisaniu stosownych dokumentów, co pan radny Szprendałowicz potwierdził. Więc dzisiaj zwoływanie nadzwyczajnych sesji Rady Miejskiej to jest nic innego jak polityka w roku wyborczym. Są dzisiaj radni, którzy ostatnio zniknęli ze sceny, których ugrupowania stają się ugrupowaniami niszowymi, próbują się na tej scenie politycznej odnaleźć i stąd takie działania, bo w momencie, w którym ja słyszę pana radnego Woźniaka, który mówi, że no on zupełnie nie wie, co się dzieje na lotnisku, a nigdy z tym procesem nie miał nic wspólnego, no to pan radny Włodarczyk już dzisiaj powiedział. W momencie, w którym rządziła koalicja Radomianie Razem Platforma Obywatelska, totalnie przewrócono ten projekt do góry nogami i wtedy ta odpowiedzialność spoczywała również w rękach pana Woźniaka. Po kolei, bardzo proszę, radny Włodarczyk. Proszę państwa, dobrze, spotkajmy się na nadzwyczajnej sesji, jest problem, ale nie stawiajmy dzisiaj problemu w ten sposób, kiedy odleci pierwsza, kiedy skończą cyklinowanie podłogi, bo mogą skończyć jutro i co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Moim zdaniem najwyższa pora siąść i zastanowić się, co dalej, proszę panów. Jeżeli wydaliśmy 50, a mamy wydać jeszcze 250, czy nawet już, jeżeli wydaliśmy 50 milionów społecznych pieniędzy, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest celowość tego wydania i jak dalej poprowadzić sprawę, żeby tych pieniędzy nie zmarnować. I to jest w interesie zarówno dziś rządzących, jutro rządzących i pojutrze rządzących, bo miasta Radomia nie stać na to, żeby na dziesięciolecia wziąć na swoje barki lotnisko, do którego będzie dopłacać, bo panowie, jest proste pytanie, z czego dopłacimy do szpitala? Przecież wiecie, jak napięty jest dzisiaj budżet i wiecie dobrze, że w przyszłym roku będzie jeszcze bardziej napięty, z tego względu, że wpływy do radomskiego budżetu z racji na taką, a nie inną sytuację ekonomiczną regionu nie rosną. A w związku z tym z czego? Czy ktoś z was podejmie decyzję, że nie dopłaci do szpitala, tylko dołoży do lotniska? Panowie, najwyższa pora, nawet jeżeli już podjęto taką decyzję, zastanowić się, jak dzisiaj znaleźć strategicznego inwestora, który zechciałby się tym zająć. Ja mam taki bardzo prosty przykład. Kiedy rozpoczynałem pracę w urzędzie, miasto wybudowało hotel, nie wiem, czy panowie pamiętacie. Ktoś sobie wymyślił, że gmina wybuduje hotel. Tak jakby zadaniem gminy było stawianie hoteli, a nie zabezpieczanie podstawowych potrzeb mieszkańców. Pierwszą rzeczą, jedną z pierwszych, którą robiłem, to było pozbycie się tego hotelu na rzecz tych, którzy się na tym znają, na rzecz firmy sieciowej, która się na tym zna. Jednocześnie głosując za dofinansowaniem, dokapitalizowaniem spółki, wstrzymuje się pan głosu, a nie jest pan przeciwny? Nie, nie, no, wie pan, ja życzę tej inwestycji jak najlepiej. Ja nie mówię, że ja tej inwestycji życzę źle. Ja tylko uważam, że nie możemy dalej w ten prosty sposób przekazywać pieniędzy i oczekiwać tego, że za chwilę będą nam tu startować co minuta samoloty, bo to jest bzdura. To proces długofalowy. Proszę zwrócić uwagę, nie apelowaliśmy specjalnie o sesję nadzwyczajną. Mówiliśmy, że może to być w trybie normalnej sesji, ale chodzi nam o informację, nie tylko o informację, jaki jest stan faktyczny na radomskim lotnisku cywilnym Radom Sadków, ale również rozmowa na temat tego, jak to ma dalej funkcjonować. Mówiliśmy o tym, że w perspektywie zgody Rady Miejskiej na
wystąpienie o obligacje w wysokości 150 milionów. W tej chwili z informacji też medialnych wiemy, że jest to kwota 140 milionów, o której spółka rozmawia z bankiem, spółka, a w domyśle miasto, bo przecież spółki nie będzie stać, żeby spłacać te obligacje w przestrzeni następnych kilku lat. Ale to jest kwestia również na wywołanie szerszej dyskusji, jak i w którym kierunku to lotnisko ma funkcjonować. I o tym też mówiliśmy. Obligacje, zdaje się, emituje spółka. To także trzeba. Ale gwarantem jest miasto. Pod uwagę, spółka, tak, wsparcia udziela dokładnie. Wsparcia udziela, tak. W domyśle będzie płatnikiem, jeśli spółki nie będzie stać własnych pieniędzy regulować zobowiązań. Panie radny, do pana jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że pan, siadając na jednej konferencji prasowej z radnym Woźniakiem, z radnym Szprendałowiczem, jako jedyny przedstawiciel klubu Platformy Obywatelskiej, przy nieobecności pana radnego Pszczoły, który akurat nie dojechał, no, jakby tu przyczyny techniczne zaważyły o tym, w jaki sposób pan się stawia, bo wiem, że bardzo i orędownikami budowy tego lotniska jest i pani marszałek Ewa Kopacz, i pan przewodniczący Zbigniew Banaszkiewicz, i pan prezydent Andrzej Kosztowniak, kolejność akurat w tym przypadku dowolna, bo te trzy osoby jakby patronują temu lotnisku. Pan nie ma informacji od, przepraszam, swoich? Jeszcze raz powtarzam, to nie chodzi o informacje, jakie ja mam, jakie mogę udzielać osobom, które się do mnie zgłaszają. To chodzi o informacje uwiarygodnione przez prezydenta i przez władze spółki jako podmioty odpowiedzialne za prowadzenie tego, tej inwestycji. Tak, żeby mieli oficjalne informacje. Żeby mieli oficjalne informacje, bo jeśli oni się do mnie zwracają, ja mogę mówić o tym, co słyszę, o tym, co wiem. Ta wiedza jest większa niż ja państwu w tej chwili mówię na zasadzie wiedzy pozyskanej z wielu źródeł. Każdy z nas ma dostęp do wielu różnych źródeł i każdy korzysta z tej wiedzy. Natomiast nie jestem na tyle, nie czuję się odpowiedzialny za to, czy wiarygodny na zasadzie, żebym ja oficjalnie przedstawiał stanowisko, jaka jest sytuacja radomskiego lotniska. Panowie, w tej chwili. Krótko teraz, czy lotnisko, czy, ale bardzo proszę krótko, bo jeszcze będę miał dwa pytania, czy ta inwestycja nawet w długofalowej perspektywie ma sens? Radny Szprendałowicz. Chcielibyśmy wszyscy, żeby tak było. Natomiast mówiąc o braku informacji, to ja odczuwam brak informacji właśnie jeśli chodzi o przyszłość. Co się wydarzy za lat 10, 20, 30 po uruchomieniu lotniska? Tego chyba nikt nie wie z nas, prawda? Powinniśmy takie założenia mieć jako przedstawiciele władz miasta. Natomiast to, co wiemy na pewno, to to, że ta inwestycja, przynajmniej według założeń, ma kosztować ponad 600 milionów złotych i co najmniej przez kilkanaście lat od uruchomienia lotniska, ma rokrocznie generować potężne straty, wielomilionowe straty, które przecież muszą być pokrywane albo z kolejnych kredytów, albo z budżetu miasta. I raz jeszcze powiem, że mój niepokój wynika z tego, że nie dostajemy tych informacji od prezydenta miasta, który za takie informacje i za takie działania powinien wziąć odpowiedzialność, tylko albo z rynku medialnego, a więc bez odpowiedzialności, bądź z ust prezesa spółki, któremu łatwo przychodzi przekładać kolejne terminy, podawać troszeczkę. Pan cykliczności tych informacji, nie wiem, raz na kwartał, raz na dwa miesiące, raz w miesiącu. Oczekiwałbym bardzo poważnej debaty na temat przyszłości tej inwestycji i wartości, jaka przyniesie. Ale Włodarczyk sugeruje bez uczestników, bez przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, nie ma sensu. No. To ja też tak twierdzę, że nie ma sensu, podobnie jak ich właśnie nie będzie, ze strony ULC-u. Ja liczę na to, o to apelowaliśmy, żeby byli, bo trzeba wreszcie uwiarygodnić te inwestycje, a nie z miesiąca na miesiąc mówić w sposób nieoficjalny co innego. Radny Kowalski, ma sens lotnisko? Oczywiście, że lotnisko ma sens, z tym się zgadzamy. Nie możemy powiedzieć tego, co będzie za 10 lat, bo tego nie wiedzą nawet najlepsi eksperci i analitycy rynku, zarówno finansowego, jak i lotniczego, ale musimy robić wszystko, żeby za 10 lat było jak najlepiej, jeśli chodzi o radomskie lotnisko, bo to jest wartość do miasta, nawet w momencie, w którym do tej inwestycji będziemy dokładać. Ja wiem, że w pierwszych latach będziemy dokładać. Mam nadzieję, że później systematycznie tych pieniędzy, które trzeba będzie dołożyć do spółki, będzie potrzeba coraz mniej. Natomiast jeśli chodzi o informacje, no to jeszcze raz podkreślę. W zasadzie sesja z informacją o porcie, o stanie realizacji odbywała się w ubiegłym roku co 3 miesiące, bo to był chyba połowa roku, później pod koniec roku. W zasadzie w każdym kwartale ta informacja jest. Rzecznik portu bardzo często komunikuje oficjalnymi komunikatami prasowymi. Media informują. Dzisiaj to jest nic innego jak polityka, ale będziemy musieli się w roku wyborczym, w roku podwójnych wyborów do takich działań przyzwyczaić. W tej wersji, w tej strategii nie ma najmniejszego sensu realizacja tej inwestycji, z tego względu, że miasto tej inwestycji nie udźwignie
już na etapie dokończenia budowy, a latać z portu, który będzie miał takie wyposażenie jak słynny Siewierny w bratnim kraju, to ochoty ja bym nie miał i nie radzę nikomu. To sprawa pierwsza. Sprawa druga, później trzeba do tego dopłacać. Dwa, ja uważam, że powinien zajmować się tym ktoś, kto ma do tego kompetencje. Gmina, zarząd spółki nie ma? Nie, ja mam na myśli na razie kwestie rządzących. Finansowe i nakłady inwestycyjne. Gmina nie jest do tego, żeby budowała lotniska. Gmina powinna koncentrować się na innym zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców. Tu trzeba znaleźć kogoś, kto zechce zainwestować, a potem na tym zarabiać. I daj mu Boże jak najlepiej. Rady Korczyński? Oczywiście ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w mieście był poza przeciwko inwestycji związanej z portem lotniczym. Natomiast pragnę jeszcze przypomnieć. Przedtem, jak daliśmy prezydentowi, upoważnienie prezydentowi spółce do zaciągania zobowiązań w postaci obligacji na kwotę 190 milionów, kilka miesięcy wcześniej miało miejsce upoważnienie prezydenta do szukania inwestora strategicznego. No, który inwestora wiemy, że nie znalazł. Tak, ale miejmy świadomość, że nasze oczekiwania, jeśli chodzi o dyskusję na temat lotniska, to nie jest oczekiwanie, tylko temat suchej informacji, co, jak, dlaczego, kto zawalił, gdzie, jak, co było, albo kiedy nas czeka świetlana przyszłość, tylko informacje związane, bardziej debata związana z przyszłością lotniska i naszym ewentualnym możliwością wpływania na to, jak to się będzie kierowało. Myślę, że dyskusja w szerszym kręgu miałaby dobre znaczenie, bo nie oszukujmy się, postawienie tylko na port pasażerski, cywilny port lotniczy tutaj w Radomiu, moim zdaniem nie rokuje zbyt szybkiego uzyskiwania przychodów z tego miejsca. Pytanie kolejne, jak w takim razie rozwinąć region? Inne inwestycje, które są potrzebne. No bo może zacznę od pana radnego Włodarczyka, skoro uważa pan, że nie lotnisko, bo na przykład szpital jest ważniejszy, to jak rozwinąć region? Jak rozwinąć? Przy tym bezrobociu, z którym region Radom para się przez wiele, wiele lat. No tak, no to wróćmy do kwestii podstawowej, kwestii takiej, czy Radom powinien mieć charakter miasta wojewódzkiego, czy nie powinien. Ja jestem gorącym zwolennikiem tezy, że powinien, bo byłem przy tym, jak powstawało województwo i byłem przy tym, jak województwo likwidowano. A więc zatrzymajmy się w tym momencie co do kwestii naszego funkcjonowania w regionie. Dzisiaj podstawowy charakter ponadmiejski, czyli ten regionalny, ma opieka zdrowotna, bo tu się koncentrują usługi w tym zakresie realizowane także dla mieszkańców powiatów sąsiednich, sięgając po Lipsko, Kozienice, Białobrzegi i Przysuche. I to jest jak gdyby sprawa podstawowa. Druga kwestia to jest kwestia szeroko rozumianej nauki i innowacji. My w tym zakresie robimy niewiele. Jeżeli mówimy tylko o lotnisku, no to panowie, ja mam dzisiaj proste pytanie. Jest inwestor, który potrzebuje 8 hektarów z dostępem do gazu, z dostępem do energii elektrycznej, chce budować fabrykę na 3000 zatrudnionych. Pokażcie mi miejsce w Radomiu, gdzie go co skierujecie. Ja mówię hipotetycznie. Nie, dobrze. Ale wie pan, o co mi chodzi? Chodzi mi o to tak, że w Radomiu nie ma dostępu do gazu. To sprawa pierwsza i musimy powiedzieć, proszę pana, dziękujemy, u nas nie, bo niestety nie zaopatrzymy pana w gaz. A po drugie, proszę pokazać 8 hektarów czy 10 hektarów w mieście, gdzie by można było taką inwestycję zlokalizować. A więc jeżeli nie przygotujemy pola do rozwoju gospodarki miejskiej, nie poprzez fajerwerki, ale żmudną pracę związaną z pozyskiwaniem inwestorów i tych, którzy będą chcieli wyłożyć swoje pieniądze, to nie mówmy o rozwoju regionu. Ale do tego rzeczą niezwykle istotną jest powrót do wojewódzkiego charakteru naszego miasta. Radny Piotr Szprandałowicz. Zgadzam się tutaj z radnym Włodarczykiem, także w tej części bardzo istotnej, związanej z terenami dla potencjalnych inwestorów, z terenami uzbrojonymi i dobrze skomunikowanymi. I tutaj z przykrością muszę powiedzieć, że jesteśmy w ostatnim czasie świadkami parcelacji tych gruntów, które miasto jeszcze do niedawna miało. Co to znaczy parcelacja? Czy ja znam, że oczywiście znaczenie tego słowa, ale w jakim charakterze? Rozdrabnianie. Dokładnie, proszę powiedzieć, jakie przykłady jakieś? Bardzo proszę, oczywiście. Przy ulicy Kieleckiej i Wośnickiej bardzo ładne tereny, które stanowiły wspólnie wielohektarowy użytek, którym miasto mogło zachęcać inwestorów. Zostało to podzielone na działki mniej więcej hektarowe, mniejsze. W tej chwili jest to wydzierżawiane, sprzedawane
drobnym, jak na potrzeby radomskie przedsiębiorcom, w większości radomskim przedsiębiorcom, to nie zrobi różnicy. A odnosząc się do lotniska, bo to jest punkt też wyjścia i cały czas wszyscy mamy nadzieję, że ono powstanie i te wartości dodane przyniesie, żeby przyniosło, no to przecież samych operacji lotniczych nie spodziewajmy się jakichś zarobków i wielu miejsc pracy, bo tego nie będzie. Lotniska przynoszą korzyści poprzez to, że wokół nich powstają centra logistyczne, hotele, restauracje i tak dalej. Panie redaktorze, w przypadku Radomia nawet tych terenów nie ma. Nawet nie ma, bo dokumenty, na które nie mogę się powołać, pokazują to, gdzie te tereny mogłyby być, ale już dawno są wyprzedane czy są zabudowane. I my możemy żywić się jakimiś tutaj hasłami typu cargo, typu coś. No niestety dokumenty pokazują, że jest to praktycznie nierealne w przypadku Radomia, bo też jest mało realne w skali kraju. Transport lotniczy, towarowy jest nieopłacalny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy powstają kolejne autostrady, drogi ekspresowe. Transport odbywa się drogą lądową. Więc mamy wiele rzeczy do zweryfikowania tutaj w temacie lotniska. Te, o których pan mówi, pańskie wątpliwości będzie pewnie mógł także zweryfikować prezes spółki podlotniczej. Myślę, że nie tylko na piątkowej sesji. Ja oczekuję, że pan prezydent miasta, jako gospodarz miasta, jako polityk w sposób odpowiedzialny wypowie się na te najbardziej palące kwestie związane z lotniskiem. Bo pan prezes spółki podlotniczej dzisiaj jest, za chwilę może go nie być, jest bodajże trzecim prezesem w ostatnim czasie. Może go wkrótce zabraknąć i co z odpowiedzialnością za jego słowa? Radny Jakub Kowalski. Otóż pan radny Szprendałowicz powiedział przed chwilą o tym, że działki przy ulicy Kieleckiej dzielone są na mniejsze grunty i zainwestowane na przykład przez radomskich inwestorów i to nie robi różnicy. Tu jest cytat. To robi olbrzymią różnicę, bo dzisiaj radomscy inwestorzy, radomscy przedsiębiorcy budują w dużej mierze rynek. Rynek również zatrudnienia w naszym mieście i jeżeli ci inwestorzy chcąc się dalej rozwijać na mniejszych gruntach, ale jednak, to te inwestycje są ze wszelkiej miary warte wsparcia i warte tego, żeby władze miasta reagowały na ich potrzeby. Dzisiaj widzimy, jak ta strefa tam się wypełnia. Ona w dużej mierze wypełnia się lokalnymi firmami i dobrze, bo w momencie, w którym jesteśmy pozbawieni wsparcia z zewnątrz, musimy stawiać na nasze własne miejskie siły i dobrze, że je wspieramy, dobrze, że próbujemy je rozwijać. Natomiast lotnisko jest z całą pewnością inwestycją miastotwórczą o charakterze ponadregionalnym. Istotne jest, żebyśmy wreszcie doczekali się szybkiego połączenia kolejowego z Warszawą. To nam obiecywano już wielokrotnie. Ja niestety dzisiaj jestem pełen obaw dla tej inwestycji. Otrzymałem odpowiedź na kolejną interpelację, którą przygotowywałem dla radomskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. No jest ona ogromnie niepokojąca. Te opóźnienia są coraz większe. Zamiast prace przyspieszać, to one spowalniają i to ogromnie źle wróży całemu temu procesowi jego finansowania z Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o uzbrojenie terenów, to przypomnę, że prezydent złożył taki wniosek do kontraktu terytorialnego. Stoimy na stanowisku, że ten wniosek spełnia wszystkie wymogi, które były postawione przy tworzeniu wniosków do kontraktu terytorialnego. No niestety nie znalazł on na tę chwilę uznania w władzach Mazowsza. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie ewoluowała i że te radomskie sprawy, o które walczy prezydent miasta, będą jednak akceptowane przez zarząd województwa. Panowie, ja mam takie wrażenie, tak słuchając was wszystkich, że powinniśmy działać do jednej bramki, powinniśmy spróbować znaleźć ten konsensus, stricte pola działania, wyznaczyć jakieś cele, nie tylko jako władza, ale także jako radni. Czy to jest możliwe? Ale króciutko bardzo, bo to ja widzę czas i nas goni. Panie radny. Jest to możliwe, ja bym gorąco do tego namawiał, ale nie w atmosferze przedwyborczej. Jeszcze raz powiem. Nie, trzeba zacząć moim zdaniem już, ale nie można szermować argumentem lotniska w ramach kampanii. Nie uprawiać polityki, tylko rozumiem... Jest takie przysłowie, dłużej klasztora jak przyora. Wydaliśmy 50 milionów złotych, wydamy jeszcze więcej. Pytanie takie, czy to wyrzuciliśmy w błoto, czy jest szansa uratowania tych pieniędzy? Panie radny? Jest sens rozmawiać, tylko miejmy świadomość jedną. W tej chwili rozdającym karty w mieście jest prezydent Kosztowniak i ekipa Prawa i Sprawiedliwości. No, ale Platforma Obywatelska w województwie. Zgadza się, ale dlatego inicjatywa w mieście powinna należeć do prezydenta i tutaj oczekujemy, tak jak
wołanie o tą sesję to nie było, tak jak mówię, kwestia tylko informacji stricte o stanie i zaawansowanie portu lotniczego. Rozmowa na temat przyszłości portu, tak samo i na temat przyszłości miasta. Nieruszony jest w ogóle temat bezrobocia. Poruszając kwestię rozwoju lotniska cywilnego w Radomiu, w ubiegłym tygodniu zaznaczaliśmy, że nie chcielibyśmy, aby ten temat został upolityczniony. Chcieliśmy merytorycznej dyskusji. Szkoda, że niektórzy starają się to przesunąć na tory polityki. Natomiast w roku wyborczym nie unikajmy też trudnych tematów, tematów palących dla miasta, najważniejszych, bo ale mieszkańcy, panie radny, bo mieszkańcy, proszę powiedzieć, wyborcy, czy jest możliwe, czy pan także potrafi stanąć ramię w ramię z koalicją, z opozycją, z pozostałymi radnymi i powiedzieć tak, ja to widzę, ja chcę w ten sposób ale działać. Ale oczywiście, że tak, przecież dajemy sygnały, nawet propozycja zwołania sesji to jest stanięcie obok siebie, żeby mówić o najważniejszej inwestycji w skali miasta i do tego zachęcamy. Zostawmy politykę, zostawmy historię, idźmy do przodu z najważniejszymi. Wiele razy udowodniliśmy już to, że jesteśmy w stanie jednoczyć się przy ważnych miejskich projektach. Nie zawsze to się udawało do końca, ale wiele takich prób było całkiem udanych dla miasta. Oczywiście są w Radzie i we wszystkich ugrupowaniach politycznych jednostki populistyczne, które będą zawsze każdą sprawę traktowały do tego, żeby zbić na niej kapitał polityczny, ale mam nadzieję, że pozwoli pan, że nie będę tutaj zaogniał sporów zarówno politycznych, jak i osobistych, nie będę wymieniał nazwisk. Mam nadzieję, że radomianie doskonale wiedzą, o kim mówię i że radomianie w listopadzie czerwoną kartkę tym osobom pokażą. Panie radny, da się pokażą. Działać w pana opinii z radnym Sprzedałowiczem także? Wiele razy udowadnialiśmy również, że się da. Ja od kilku miesięcy próbuję podać panu radnemu rękę. Niestety nie mogę doczekać się odpowiedzi z drugiej strony. Przed rozpoczęciem nagrania także pan radny nie podał panu ręki. Jakby nie wiem, z czego wynika ten konflikt. Ja również nie wiem. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni. Ja tą rękę wyciągam od dawna. Żeby było jasne. Zawsze pan radny Kowalski słyszy dzień dobry. Zwyczajowe dzień dobry z mojej strony i w przypadku radnego Kowalskiego to wystarczy. Radny Kowalski uczynił wielką krzywdę mnie i mojej rodzinie kiedyś i nie zasługuje na większy szacunek. Pan sprecyzował. Panowie, to może tym niestety... To są te sprawy osobiste. Nieoptymistycznym, bardzo wręcz pesymistycznym akcentem zakończymy ten program. Kwestie osobiste wolałbym uniknąć, bo one jakby mniej dotyczą mieszkańców miasta. Chciałbym, żeby ten program także nakreślił sytuację. Mówicie, że jesteście uzbrojeni w wiedzę, a chcecie być jeszcze bardziej po piątkowej sesji. Mamy nadzieję, że przedstawiciele PASZP-u, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, także się pojawią, choć tak jak macie tutaj świadomości, że z dużą wątpliwością. Dziękuję za to spotkanie. Radny Adam Włodarczyk, radny bardzo. Waldemar Kordziński, radny Piotr Sprzedałowicz, radny Jakub Dziękuję bardzo. Państwa i moimi gośćmi w programie Kontrast. To wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.